Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Minecraft 1.3.2. Jeszcze tak zobaczę, czy się nagrywa. Na pewno, bo FPS-y mi coś nie spadają. Ale tak, nagrywa się ok. Więc tak, już pierwsze kaktusy są w skrzyni, ponieważ dokończyliśmy fabrykę kaktusów. Pięknie. Przepala się tin w skrzyni. Kurde, jak mogło mi tak spaść FPS-y? Wiem, że się tu dużo dzieje, ale mimo wszystko... Może zmniejszymy zasięg widzenia? No ale nie, nie powinno to być problemem. No dobra. I tak... zrobimy sobie portal do Netheru. Jeżeli... nic nie będzie w Netherze, szybko wyjdziemy. No to zrobimy sobie najlepsze bronie. Bo będziemy się przygotowywali na walkę z bossami. Jakiś tam bossów wybiorę i sobie z nimi powalczymy. A, postanowiłem wyłączyć ten boiler, bo mamy dość pary, a więcej mi nie potrzeba. Nawet jak będziemy musieli go podgrzać, to i tak te silniki wkrótce nadgonią. Choć możemy zostawić jeden najwyżej. Idziemy z drugiej strony. A tu kok Owen się nie tworzy. To niedopuszczalne. Zapomniałem o nim właśnie. Kolejna dźwignia, a tu jest taka. I tu jest coś takiego. Tu jest też taka, no to zrobimy lever. Dobrze było. Tutaj zrobimy lever. Dobra, i na razie zostanie jeden silnik. Też sobie poradzi. Jestem pewien. Miałem wyłączyć wszystkie, ale dobra, niech jeden zostanie. Jak będzie za dużo, to później coś się zrobi. No i tak. Trzeba nam wejść tutaj. Po cele. Oczywiście najpierw po tin. Później z tego zrobimy cele. Które wypełnimy wodą i lawą i zrobimy obsydian. A zrobię sobie z 15 tych, nie wiem ile było trzeba. Zapalniczkę też gdzieś dorwaliśmy. Można zrobić takie 12, a można zrobić takie 8. Wcześniej było 16. Dobra, będzie 64. I tak na zaś, na wszelki wypadek. No i żeby nam zostało 30, tu mamy wodę, lawę, pójdziemy sobie załatwić to. Oczywiście do naszego nadziemnego źródełka tutaj już. Tu gdzieś będzie, nie musimy biec, możemy po prostu szybciej podejść. Powalczyć przy okazji. Nie wziąłem dobrego miecza, no ale cóż. Tak sobie porozwalamy potworki. Tylko żadnych creeperów tutaj bym nie chciał. Bo by mi zniszczyły wszystko. Jak widzicie, spora sieć jaskiń tu jest. Wszędzie naprawdę niezła. Skasowaliśmy kolejnego, no i sobie później najlepszą broń z tych wszystkich materiałów zaczantujemy. I będzie na pewno to wam się podobało. 15. Nie trzeba więcej. Mamy, teraz idziemy po wodę. No, zrobimy, tylko nie ma miejsca na portal, to niestety jest kiepskie. Ale... na pewno jakiś wykminie sobie. No, wodę nawet stąd możemy pobrać. I gotowe, mamy 15, 15. A czekajcie, bo chyba to się zrobi z tego 7. To nam trzeba jeszcze dwa razy tyle. No to pozbieramy sobie.
I jeszcze po 15. I akurat wtedy będzie dobrze. Bo nie wiem, gdzie to się zbiera. O, tak powinno być. Mamy 15. Powinno spokojnie wystarczyć. Chyba nawet 10 czy 12 wystarcza. No, ale my sobie weźmiemy 15. Tak na zaś jeszcze je w jeden skrzyni zawsze coś. Dobra, ponownie. Czternaście. Też może być. I ten portal gdzieś sobie ustawimy. Na wszelki wypadek zrobiłem zapis gry. Żeby nie było. Mamy ten zapis. Nie brałem na razie nic, bo może być jakaś wyrwa, że spadniemy i nigdy się już nie odrodzimy. Dlatego zapis jest potrzebny. Zawsze przed Minecraftem czy piekłem powinniście robić zapis, jak pierwszy raz wchodzicie. Dobra. Gdzie ten portal by mógł być? No na pewno nie w domku. To jest stalowy kill-off. Wytrzyma wiele. O, i jeden to chyba ok. Tak. Nawet spadają jeszcze. Później najwyżej włączek będzie trzeba. I tak, gdzie byśmy to zrobili? Tutaj na pewno nie, bo są takie rzeczy. Tutaj już byśmy jej nie ingerowali, ewentualnie tu byśmy taki osobny kącik sobie zrobili. Lepiej by było tutaj, ale nieważne. Nawet nie ma podłoża. Z jaką wysokością? No dwa może być, tutaj się rozkopię. Oczywiście podłoże trzeba, żeby było. I troszkę szerzej. Tylko troszkę. Na początku zobaczę, jak on wygląda, tak sobie z kamienia ułożę to. Dobra, więc tak, on był na pewno na 4. Tak mi się przynajmniej wydaje. No więc zrobimy na 4 jak trzeba. Teścik taki, więc tak. Może nie kobel, może deski. O, deski. Chociaż nie mamy siekiery. Szkło, dobra, szkło niech będzie. Więc tak, to by wyglądało tak, tak? Czyżby tak, czy nie, troszkę wyżej. Coś w ten deseń. W ten sposób, dobra, tu już rozkopiemy. Żeby nie przeszkadzało. No i tak by to wyglądało, chociaż tu bym jeszcze skasował to, bo nieładnie też wygląda. To niestety już tak musi być. Tutaj najwyżej tak by było. No nie jest tragicznie, przyznam. Chociaż raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dobra. Więc tak, teraz zamienimy to na obsydian. Jestem prawie że pewien, że tak to powinno być. Czy gdzieś zapalniczkę zostawiliśmy. Flint and Steel. To, co w nazwie trzeba dać, żeby powstała zapalniczka, żeby zamknięte, otwarte były. Tu jej nie ma. Tu jest, dobra.
Tutaj damy oko pająka. Strzały. Gdzieś wełnę. Tu też kość. Sznurki. Dobra, jest ok. Obsydian mamy przy sobie, jak widzę. Nie będzie z tym problemu. I możemy sobie robić. Powoli. Co prawda tutaj nie muszą być. No, diamentowym wiertłem z Effectity na pewno nam się uda to. O rany. Chyba potrzebne nam diamentowe wiertło z Effectity. Idziemy po wiertło. Ono raz, dwa tutaj rozwali wszystko. Wiertło lepsze od Kilofa, plus jeszcze enchanty to już w ogóle. Kosmos. I od razu byśmy naładowali sobie, o, jakieś lagi. Od razu sobie naładujemy. A zobaczymy, jak tu z energią. Dawno nie dawałem. Nie jest tragicznie. Chociaż moglibyśmy włączyć tutaj przypadkiem. No, wyłączamy ten nie ma sensu, tylko dokończymy portal. No, widzicie, jak szybciutko tym to można. O, są jeszcze rury. To z tego tak prowadziłem? No, możliwe. I jest portal, widzicie? Piękny portal do Netheru. Więc włączymy tam ten silnik dźwignią. Mamy patyczki, mamy. Kobla też mamy. Ja tu zaraz załatwię. Dobra, na razie nic nie trzeba. 2 miliony to mi się chyba nigdy nie skończy. To jest 5 na 5, a są jeszcze 10 na 10 zbiorniki. 10 na 10, może nie dwa razy większy, ale może z 10, z 20, 50, 100, nie wiem. Ale 100 to by było chyba 2 miliardy, to naprawdę już dużo. Jakiś ogromny fabryk pola statycznego na przykład. Chciałem zostawić to tutaj. Jakbyśmy to stracili. Żeby nie było. O, 64 użycie ma zapalniczka. I wchodzimy. Zobaczymy, jaki świat nam zbuduje. Chociaż wiemy, że w Twilight'cie też można zdobyć glowstone. Chociaż możemy też tu sobie wejść do... Okej. Widzę, że tu nie ma Nether Ores, ale sobie zrobimy waypoint, żebyśmy się nie zgubili. Mamy waypoint portal, więc tu nie ma Nether Ores, jest tylko glowstone. O rany, patrzcie, co się dzieje. Widzicie? To gravel się posypał, nie soul sand. Dobra, więc sobie pozwiedzamy. Może... O, może Gasta sobie upolujemy. Dopiero się regeneruje. Coś do kopania mamy. Dziwne, że to jest spaczona ziemia, a możemy ją kilofem wykopać. Nie da rady łopatą. Zawalczymy z pigmenami, myślę, że... A, możemy sobie zawalczyć. Patrzcie, jakie słabe. Co, coś wydropiły ciekawego? Gold nugget. I mięso. I może czerwono pochodnie, ale nie. Czerwono pochodnie to mieliśmy stamtąd. No, możemy sobie pozbierać troszeczkę glowstone'u. Kurde, 250, 300 FPS-ów. Kurde, to jest niemożliwe. Patrzcie.
Wcześniej było 300. O, 300 jest. A tam mi spada do 100, nawet 80. To jest niedopuszczalne. Trzeba pokopać jeszcze netherrack. Żebyśmy trochę go mieli. Jakby był potrzebny. Chętnie bym przytulił nether ores, ale wiem, że w 1.47 jest. Więc spokojnie. Powaliłbym gasty, ale to są tylko pigmeny. Niestety mam mało HP. Skąd mam sól? A pewnie gdzieś wykopałem i o niej zapomniałem. Teraz wszystkie pigmeny się będą na mnie rzucać. Dopóki nie wyjdę z portalu, albo nie wyjdę z gry. Dobra, 36 glowstone'u mamy. Nic tu ciekawego nie ma. Ewentualnie soul sand jeszcze mogę poszukać. Dużo pigmenów, za dużo. Ja nie będę z nimi walczył. Portal, wiemy gdzie jest. Tu jest gravel, a soul sanda nie ma. Będą mnie atakować? Chyba nie. Soul sanda blisko nie ma. Trudno, wracamy. A czekajcie, czekajcie. Tu jest... Coś tu jest, czy to forteca Blaze'ów? O, fortecę Blaze'ów znaleźliśmy. Wiecie co? Do fortecy Blaze'ów jak i do dungeona by trzeba nam jetpack, więc sobie jeszcze jetpack zrobimy. Muszę pamiętać, że tu forteca Blaze'ów jest. Na samym początku, niekiedy tak się trudzimy, żeby ją znaleźć, jak nie ma modów, że naprawdę. No i dobra. Teraz to sobie te bronie zrobimy. Aha, zobaczę jeszcze jak tam fabryka drzewa się ma. Jest tu coś? Pusta skrzynia. Że co? Nic tu nie wchodzi, ja zaraz się rozejrzę. Co tam się w ogóle dzieje? Czy jakaś wyrwa jest? Czy co, że nie dochodzi ta para? Wszystko było kładzone co do rury. Może faktycznie jakiś problem, ale ja w to trochę nie wierzę. No jest para, jak widzicie, silniki działają. A, już wiem o co chodzi. Trzeba im trochę dać tu energii. Tak, żeby się naładowała. Tylko już nie będziemy jej dostarczać tak o, bo ciężko będzie. Bo nie będziemy mieli gdzie podłączyć teraz tego. Więc ja bym tu trochę węgla zużył, mamy go dużo. Tak dosłownie po pół staka bym podawał wszędzie. No i myślę, że wtedy by był gites. 11, dobra, niech będzie. Chociaż tu mało tego... Tej pary wysyłamy. Jest, jest, tutaj nie ma. To teraz będzie. Nie wiem jak tu działały to złote rury, bo bym przyspieszył chętnie. Tu też niewiele pary. Jeżeli w ogóle jest. Tu troszkę musiało być. Dobra, mamy.
Ale jak to będzie cały czas włączone, w końcu się ta para nazbiera i wszędzie będzie dostępna. No więc będzie dobrze, nie będzie żadnego problemu. Aha, coś za dużo, za mało, trzeba tu kontrolować. Za dużo sadzonek. I piach też możemy zebrać. Po drugiej stronie tak samo zobaczymy, co też tam nie halo. Za dużo sadzonek i piach też można zebrać. Trzeba mi tu włożyć trochę więcej humusu. Powoli mi się miejsce na sadzonki kończy. Netherrack mamy, humus. Humus też musi być. Piach jest tutaj, humus akurat 4 staki. Pójdziemy tam zanieść. No i powoli to się rozkręci, ta cała fabryczka. Ważne, że tu nic nie jest przerwane. Proszę, jak z Steamu przybyło. A, tutaj mieliśmy dać. Mamy, dobra. Jak nie ma, to po prostu piach bierze, czy tworzy go, coś takiego. Dobra, mamy. Następnie jest tu para. Para się zbiera, także wszystko ok. Wszystko działa jak należy. No i będzie dostarczane drewno za jakiś czas. Może już jest, zobaczymy. Wątpię, no ale... Jeszcze nie ma. Czy ja coś zwaliłem z rurami? Że nie ma, czy o co chodzi? Jestem ciekaw. Pójdziemy na dół i zobaczymy. Więc tak, tutaj idzie... Do tej skrzyni tu nie ma. Idzie tak, tak. Do żółtego drewna, do zielonego to, czyli to idzie... Tu się nie łączy, ok. Idzie tędy, tędy. Do zielonego to i to, do żółtego to i to, ok. A, już idzie, dobra. Także działa, jak jedno idzie, to drugie też będzie na pewno. Za jakiś czas. Także teraz... Zobaczymy jeszcze, ile kaktusów. To też jest ważne. 25 może być. I akurat tego niczym nie przyspieszymy, tylko trzeba takie same fabryki dalej budować. Z tym, że schemat takiej jednej z tymi sześcioma musi być taki sam. Możecie taki jeden dobudować kwadracik, możecie całą linię, albo kilka takich fabryk złączonych ze sobą. To też by było świetne. No dobra, a my chcemy zrobić sobie jakieś miecze najlepsze, żeby zobaczyć, jak to w stosunku do zwykłych jest. Użyjemy sobie miecza... O, okej, okay, około 200, około tylu użyć. Zrobimy sobie tak, miecz cały żelazny. Stinowy to nie, ale kobaltowy na pewno. To się nie uda. Brązowy też nie. Stalowy, o. Silverowy może być. Złoty, diamentowy nie ma co. A chociaż może diamentowy by był dobry. Zobaczymy. Na pewno też zrobimy. Z czego to jeszcze da się zrobić? Z emeraldu? Nie. Na tej wersji przynajmniej. Z titanium. Z cynku też nie. Z mitrilu. Z titanium or takiego to ten sam wyjdzie. Z kobaltu. Kobalt to mamy tutaj. O, więcej kobaltu. Fajnie, że tyle mamy.
Komitrilu trochę mało i to mnie martwi. Tu z soli nie zrobimy, z platyny może. Znowu kobalt. Kobalt weźmiemy do jednego. I w ten sposób, dobra, robimy miecze. Jeszcze wywalimy rzeczy, które nie są potrzebne. Teraz zapalniczka i będzie cały czas potrzebna. Zaraz, co tu jeszcze? Wiem. To trzeba dać tutaj. To trzeba dać tutaj. Glowstone trzeba dać tutaj. Żeby trochę miejsca było. Jakaś sól jeszcze jest. No i próbujemy robić miecze. Jak będą z najlepszych, zrobimy uzbrojenie. O! Zaczynamy miecz kobaltowy. No z kobaltu da się robić miecz. Tylko chyba go trzeba przetworzyć, coś mi się wydaje. Przepalić go trzeba. Na kobalt ingot. Także mitryl pewnie tak samo. Zaraz jeszcze zobaczymy. Mitryl tak samo. Platynę tak samo. Pewnie wszystko tak samo, tak. No to idziemy przepalać. Nie trzeba nam dużo, bo po dwie sztabki każdego z tych rzeczy. Każdej z tych rzeczy. Zobaczymy sobie. No już 27 minut. Czyli tak. Dwa mitryle. Dwa kobalty. Dwie platyny. Diamentów to nie musimy. I żelaza też. Stal już mamy. Czekamy. Zobaczymy, co jest najlepsze. No i na pewno będzie ciekawie. Wiecie co, jeszcze zachciało mi się po jednej sztabce włożyć kobaltu, mitrilu, platyny po jednej. I tyle. Zbieramy. Takie moje zachcianki. Cobblestone Structure Pipe, tak, też jest używana ta rura. Corn on the cob, czyli kukurydza w kolbie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, zobaczymy. Zrobimy te miecze. Tylko teraz powyrzucamy te surowce, które nam nie są aktualnie potrzebne, wiecie. O, zobaczymy, jest już? Dlaczego tu nic nie ma, a tu jest? Tu jest tyle. Kurczę, jakby tam było coś przerwane. Poza odcinkiem to zobaczę, co tam nie tak jest. Więc jak już nam tych rzeczy nie trzeba. Ale resztę zostawimy. Za dużo węgla też nie ma co. I robimy miecze. Zrobimy miecze. Mithril sword. Cobalt sword. Platinum sword. Następnie silver sword. Diamond sword. Steel sword. Mam już titanium sword? Chyba jeszcze nie. I titanium sword. Byśmy sobie je przerzucili tutaj. Do ekwipunku wszystkie. Steel sword jeszcze. No i wszystko. Teraz porównanie. W ataku czy w ziemi? Może w ataku to sobie pójdziemy.
zobaczyć. Głównie mi Durality interesuje. Tu już odbudowałem, widzicie. Tam się świeci, tak powinno być. Nawet na zwykłej owcy. Platinum Durality 64. Durality 64 tutaj. Tu 16 Durality, tu 400. Tu 500. Dobra, dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy. Tu 1000, tu 500, dobra. Uciekamy! Zwiewamy, tylko się za nami kurzy. Dobra, więc z tego wynika, że jeżeli zrobić z czegoś uzbrojenie, to tylko z diamentów, a jak nie z diamentów, to z kobaltu lub ze steela. Widzimy, że tak wyszło. Nie oszukaliśmy tego. No diament 1K+, czyli ponad 1000. To jest ciekawe. Mamy dużo diamentów, w sumie 38. Zrobimy sobie uzbrojenie, jak to przestanie istnieć czy coś. O, na walkę z bossami sobie zrobimy z diamentów uzbrojenie. Mamy jeszcze miejsce, mamy. Teraz wykraftuję wszystko. Mamy jedno. Mamy drugie. Mamy trzecie. I czwarte, jeszcze zostało kilka diamentów. No i uzbrojenie będzie czekało. A, tu już się nie zmieści, ale tu jak najbardziej. Gdzie sobie tyle mieczy położymy? A czekajcie, mamy gdzieś te jeszcze? Mamy wooden raki. I sobie ustawimy tutaj taką kolekcyjkę mieczy. Dobra, jest ten miecz. W każdym się zmieści po kilka. Tu będzie ten. Po kolei od najlepszych. Kobaltowy teraz. Teraz stylowy. Teraz titaniowy. Teraz będzie mitrilowy. Platiniowy. Ten jeszcze będzie. No i takie najlepsze to mamy, dobra. Tego już nam w sumie nie trzeba. Ile będziemy to rozwalać, to ja nie wiem. Dobra, niech zostaną. Dobra, więc tak to miecze się ładnie prezentują. Pięknie to wygląda, prawda? A, jeszcze coś na diamentowe te uzbrojenie. O, to tu akurat będzie diamentowe uzbrojenie. Od góry. Hełm. Hej. Dlaczego mi zniknął hełm? Czekajcie, coś jest źle. Hełm mi zniknął, jakieś bugi. Dobra, zbroja teraz. Zbroje jest. Spodnie. Spodnie są, buty. Buty są. A gdzie jest mój hełm? Dobra, więc ja poszukam hełmu. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, bo już 34 minuty. No ale myślę, że coś się dowiedzieliśmy, przynajmniej ważne było to. Co planujemy w następnym odcinku, tak jak w tym, dowiecie się dopiero, jak się zacznie kolejny. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Komentujcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!